Tak, no to witamy wszystkich. 17 kwietnia 2022 roku z pierwsza już. Data wyjątkowo. Dzisiaj mamy pierwszy dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego, czyli Wielkanoc. Przed chwilą my się minęli z Ukraińcami. Pierściec. A przed nami widać Czantorię i tam jest Biało. Na małej Czantorii. No i też temperatura poniżej 10 stopni u nas. Także jakby oszczadnica na przykład była czynno. To istniałoby bardzo duże prawdopodobieństwo narciarskich Wielkanocy. No, zgadza się. Tym bardziej, że Słowacy znieśli obostrzenia. Oni chyba też tam. Zamknięto jest. Ale jakby była otwarta, to... Sezon też skończyli. Ale cóż. Sezon do mnie skończył się 3 kwietnia. On się fajnie zaczął, a fatalnie się skończył. Myślałam, że będzie lepsze, ale się mi kopnie z jedną. O, chazok wystawiony. Chazok, czyli zając wielkanocny. No i jest musza w kościele. Mikołaju. Oczywiście my też byli, ale na rezurekcji. Jakieś śpiewo. No ale to przyznaję szczerze, że... Nie ma to jak iść do kościoła ze słuchawkami. No właśnie, to tak trochę chyba lekko nie wypadło. No. Słuchawki na uszach i być w kościele. No chyba raczej nie tędy droga. No to jest numer 1 dzisiaj. Na razie. O, z pary już przechodzi lifting. Wygląda na to, że chyba już będzie czynny. No tutaj był pożar tego sklepu. Ale widać, że, za niedługo, albo już jest nawet czynny. Ja już piszę, zapraszamy. To już jest. No, tu jest piekarnia. Zawsze jak w niedzielę tak wieczór jadę, to tu tak pachnie. Dzisiaj pachnieć nie będzie, jutro będzie pachnie. Kiedyś się tutaj w lewo dało zjechać, tak, tam, ale tam potem płot zrobili i zakłady się nie da. Też jest jak staro gospoda, tak po lewej stronie. Pizzeria teraz jest, ogień. Pizzeria Cilio. No to jakoś tako jeszcze zrozumiało nazwa pizzerii. No tu raczej eksponowanie. Na ochodzę bym chciała, to w ogóle nie wkładą muszę. Tutaj mamy sztreka, jak się to na Śląsku Cieszyńskim goda. Drewniano kolor. Sztreka Katowice Wisła. Nie do końca. Albo i też Katowice Cieszyn. Nie do końca. Ale na pewno Katowice Skoczów. O. Bronów Skoczów. No, Bronów Skoczów. Linia się zaczyna od Bronowa. Bronów, ale... Nie od Katowic. Oczywiście nie od miejscowości Bronów.
Tylko od... Właśnie tu jadę, to widzę wypadek, co tu był. Pamiętasz? Pamiętam, był wypadek. Ale popatrzcie, tu nawet już jakieś... Kiedyś chyba jakieś pomysły o wyciszeniach były. Albo to taki mur tylko stoi. No, to się płotko wsadzi. A tam jakieś chleby, tam jakieś PGR-y były, bo ta chałupa tak też na to wskazuje. Tam są zakłady po lewej stronie. No tak, padło hasło PGR-y przed chwilą. Jak ktoś nie wie, PGR to były Państwowe Gospodarstwa Rolne. W czasach Polski Rzeczpospolitej Ludowej. Obchodowy idzie. To pochodzi trochę, ale ona jest taką widać trochę tak. Ja sprawdzę tam, jak rozjazdy funkcjonują, jak wszystko. No musi, no. Oni nie mają świąt na kolei. Kolej to jest taka robota praktycznie 24 godziny na dobę. Jak doktor, policjant, strażak. Tu jest taki absurd, że stacja piękna, wszystko, perony fajnie zrobione, a dworzec to nędza i rozpacz. Mamy Skoczowski rynek. Dekoracje wielkanocne, wesołych świąt. No i mamy też serduszko. Znak solidarności z Ukrainą. Możesz zrobić fotkę. W barwach narodowych. Ale i też ukraińskie fany są na ratuszu. Tak, no to kaplicówka raz jeszcze. Ten pomnik stoi w miejscu, kaj papież mszę odprawił. Jan Paweł II. I to jest dokładnie 22 maja 1995. Lało wtedy niemiłosiernie. Błoto było... Tego nie mogę przeżałować, że jest wtedy niemiłosiernie. Używana w rowerze. Gdyby to było w dzisiejszych czasach, to nawet jakby Franciszek przyjechał, to też bych tu na rowerze był. A no to wiadomo, no ale... Franciszek, po śląsku Francek. Właśnie tak wyglądał ołtarz. Simoradzu przy kościele świętego Jakuba. Byłeś tu w tym kościele w zeszłym sezonie. Naszym parożym Zygmuntem, który jak wiemy niedawno został mianowany u nas proboszczym. No i super, bo jest naprawdę fajny ksiądz. Świętego Jakuba. Tutaj też jest Beskidzko droga świętego Jakuba Camino. Jest znak tutaj. Zabytkowy kościół z XV wieku. Jest tutaj właśnie na tym strumie właśnie znak Camino de Santiago. Beskidy, Beskidzka droga świętego Jakuba. Kościół ewangelicki po prawej.
Dalej już widzimy Republika Czesko. Czeskie kopalnie. W ogóle piękny widoczek tu jest. Nawet Łysochora widać po lewej. Ale wy jej nie widzicie. Tutaj ten nasz szlak. No właśnie. My jademy teraz szlakiem Świętego Jakuba. Na Cieszynę. Ja tam nie na tym słupie tak. Idę, ale taki zjazd będzie? Tamta góra po lewej stronie to Czantoria i mało Czantoria. No, chyba jeszcze nie jest. Tym drogą. Ale kopce są, ale i trzeba dać pozór, bo tam te lecą takie trzy sarynki, ale lecą w odrębnym kierunku. I po co tak lecicie, ja tam tak nie pojadę. No, zderzyć się ze sarną na rowerze. Kiepsko sprawa. To by było może i nawet po sezonie. Zresztą nawet jak się człowiek autem zderzy ze sarną, to też jest kiepsko sprawa. Ale bynajmniej kosztowne. Towarzyszka, muszę poczekać. To jest właśnie oznakowanie szlaku Świętego Jakuba. Beskidzkie drogi. On jest pieszy, że idzie piechty. O, sam mamy drogowskaz na Łączka, prosto w lewo Międzyświeć, w prawo na Dębowiec. I tam jest kolejny znak. Więc pewnie też w prawo. Tak się mi zdobo, jak to idzie na Cieszyna, to teraz się na pewno brawo. No, teraz pokazuję tam do tego skrzyżowania, ale niezbyt to jest jakieś czytelne. No to jest miejscowość Dębowiec. Praktycznie z każdej strony coś widać. Tam już widać rejony Cieszyna. Jeszcze kawałek dali. Ale te drzewa na pewno są stare. No, stare dęby. Widać małą Czantoria. Dół widać i hełm widać. I widać jak Ostrawa kopci naprzeciw. Ja to pokazać. Gdzie coś na Toria, tam Łysochora, najpopularniejsza góra. Widać kopcącą Ostrawę naprzeciwko. Znaczy to nie jest kopcyni, bo to bardziej wygląda na para. Natomiast tutaj po lewej, po prawej raczej mi się w kierunku Szandolum Charlotta widać, wy jej nie widzicie. Widzę też Hołda Boryńsko. Zaraz pewnie będzie dopilnować. Ale ogień, ja tu już nie rozbył, ale tu jest ogień po prostu. Co tu się odwalo w tym miejscu? Tak na prosto z 10 km będzie granica. Thank you.
jakiś park linowy, czy co to jest. No to są jakieś same słupy stoją, nie wiadomo po co. Ale tu jest potężne. Skręcone to jak woda, jasne. Dawno są żółte, takie niebieskie prostokąty, kwadraty, bym tak powiedział. Uważaj, bo ci to życie wiedzie. Po lewej stronie i krzyż. Tam nie jadę. Ten grób tam jest. Właśnie ten grób muszę obejrzeć. Tyś go nie słyszała tego auta? Nie. A i ona cię wywołał. Nie słyszałam nic. Wiatr wiesz szumiał. Ja go dopiero koło mnie zauważyłam. Miejsce pamięci. No ja już tu był. Ja już tu był w tym miejscu. Ale tu były jakieś tuje posadzone. A widzę, że wszystko wywalone. Jest grób, tak. Grób wojenny. Chodziła zbiorowo. Nie, się nawigacja na tym szlaku załączyła. Jak? Dobra jest sobie, to do mnie rozjechałem szlaku. Jest. Ta strona. Co to? Tu spoczywa 19 ofiar bezimiennych terroru hitlerowskiego pomordowanych w drodze po ewakuacji z katowni oświęcimskiej. To daleko ich tu zawlekli? 22 lipiec 1949. 22 lipca 1949 roku. A to pomnik zrobili. Zrobili pomnik. To jest Gwiazda Dawidowa. Gwiazda Dawida, tak. Od dowódcy 133 batalionu lekkiej piechoty, no proszę. A więc miejsce pamięci narodowej, bez wątpienia, bez dwóch zdań. Grób wojenny. Aha, a to kiedyś inaczej wyglądał. Widali dębowiec. To jest ta przeszkoda, co Johannes przekraczał. Johannes tu przełaził. Ale my jadymy prosto. 14%, 300 metrów. Chyba nie wiedział, że to tu idzie objechać. Ja. No ale on też tak zajechał. 4%. No. Nam przełaził przez to, nie? No, ale ten żółty szlak prowadzi tędy, a my wtedy tam ten z drugiej strony też kopie. No, po tym wale tutaj po lewej stronie. Nie gadaj, że tu autobus nawet podjeżdża. Nie, no to ja. No bez jaj.
Nie, to jakieś odpoczynkowe będzie. Jeszcze nie ma szans, żeby tu autobus jechał. Ja. No poza tym. Nawet by nie przejechał. Bariery są, no. Tak też. Tu by dojechał może, ale tam dali już na pewno. Która się ukryła. Jutka była blisko mnie. Teraz jest na pewno uciekła. Jak na tym drzewie. No to tu jeszcze okolica Dębnica. Ja teraz czekam na Mariola. Tam widać już drewniany kościół zamarski. Jest to taka okolica, tam widać kuminy. Z Dziećmorowic akurat się pokrywają. Tam zaraz koło tego dachu Szarlota widać. Z Rydultów hołda, a tu widać polsko-bieda. Deweloper pewnie hołdy wybudował, ale miejsce naprawdę piękne. Nie da się ukryć. Czantoria, mało Czantoria, Równica, Lipowski Gruń. Tam nawet jest góra, tu jeszcze. Jest Skrzyczne tam się Hanej wyłania. Tam jest ta dolinka, ta jest Brynno. I tam zaś mamy te góry. To oczywiście Szyndzielnia, Klimczok, Palenica, ale inna Palenica niż ją na niej jeżdżę. Oj, pojawiła się już. I tam dali są Beskid Mały. Piękne miejsce widokowe. Za tymi strumami widać już czeskie góry. A tam się nam prawie przeżyło Łysochora. Tutaj mamy piękny zjazd, ale też piękny podjazd będzie. Chyba najcięższy na całej trasie. Sosnek niedźwiedzi rośnie tu po lewej stronie. Mało kto wie, że to jest jadalne. Tak, czosnek niedźwiedzi jest jadalny. Bardzo dobry, bardzo zdrowy. Nas czeka teraz przejazd przez jakiś strumyczek i potężna sztajfa. 12%. No właśnie, 12%. No to se robimy teraz taki mały rekonesans, bo czeka nas potężna sztajfa. O, sosnek jest, nie? Nawet zaczął kwitnąć. No. Bez wątpienia. Można zjeść. Sosnek, bo sprawdzą, czy to nie jest konwalia, bo konwalia jest trująca. Aha, no tak. Tam ile tego jest? Podźwij się. 8%. No i podjeżdżam od tej zamarski w kościele. Jest. Balościeczności, proszę. Ale wyjechał, nie wsiadł. Jakoś i szkoła. 7%.
kościół drewniany zamarski. Pasieki, ulica i ulica szkolna. Droga Bożenowa. Szlak Jakubowy tutaj idzie. I rowerowy szlak żółty z Landeka na Cieszyn. I zielony z Ustunia do Rybnika. Albo odwrotnie. Co można jechać? Dwie strony. No, to było co cisnąć. Tutaj 13%, ale już wyjechał. Bez złożenia. Co na początek sezonu można uznać za wielki sukces. To jest to Zamarski. Szlak Jakubowy idzie w lewo. I rowerowe też idą w lewo. No to super. Więc zrezygnował i nie pojedzie. Gdzie tam jada, to on tam nie śmie jechać. Teraz muszę doczekać. Na Mariole. Można tam będzie teraz pewnie podchodzić. Ale też się nie ma co dziwić. COVID w lutym był, no to jest niestety taka choroba jak grypa potrafi też wybić z rytmu. A my mamy kościół w Zamarskach. Kościół drewniany z XVIII wieku pod wezwaniem świętego Rocha. Mamy fantastyczny widok na Czantorię, Skrzyczne, Równica, Lipowski Gruń, a przed nami już góry z Czech, Jaworowy Wierch, Radegast, znaczy się Radchów. Dolni Łomna, Chorni Łomna, chyba tamte rejony też widać. I to jest dalej Zamarski, niebezpieczny zjazd. Droga świętego Jakuba. No, ten tam raczej świętego Jakuba nie ma. Wyka na pol. Nie słyszę jak jest. Będziemy zjeżdżać do Cieszyna, bo Cieszyn jest w dolinie. Raczej powinno być z górki do Cieszyna, nie? Dolina jest, nie? Olzy. No ale zajechać we Wielkanoc do Czech, tego jeszcze nie grali. Śnieg widać wszędzie w górach. Tu się chałupa wybudowała. No, no my są u wrót Cieszyna wręcz. Widać ekspresówkę, ulica Kłosów jakoś się... I witamy w Cieszynie. Pięknie widać się. Czeskie góry, Jaworowy. Stok, na który miałem jechać, ale niestety okoliczności pandemiczne mi te plany pokrzyżowały. A widać, że fajny stok. Będzie strumy, no. Ale tam ponoć to krzesełko jednoosobowe jest.
a my jestem w Cieszynie. Dobra, Cieszyn Cieszynem, ale kaje szlak. Tutaj była też ta akcja, co my też tych znaków szukali, tego szlaku, bo tu zakosili wtedy. Na słupie jest, ale rowerowy tylko. A jest ten Camino. Słupy nowe, kurczę, szlaku nie wiem. Prosto? Tu jest historia znowu taka, że my wtedy też tu błądzili. Raczej. Ale to wtedy my jechali tu. Gdzie? W lewo. A, zjechałeś z trasy. No. Zgadam i zjechałeś z trasy. Znaczy się, że tak, ten żółty szlak. Jest droga dla rowerów? Nie, skończyła się. Wróciłeś na trasę, no to dobrze. No to widzimy się w centrum. Rynek w Cieszynie. Rowerów nie dotyczą te zakazy. O, rowerów zakazy nie dotyczą tutaj. Ale tam pisało. Ale dzisiaj nie będzie. Przynajmniej nie tu. Jakiś jarmark cieszyński był. Widzisz, że knajpy zamknięte. Jutro będą otwarte. Kanapki, sałatki, ryby. A to jest ta nowo zrobiona ulica. Sobana jeździła kiedyś. Nie dotyczy rowerzystów, to dobrze. Mamy Cieszyn. I pierwszy raz w tym roku wjeżdżamy rowerem do Czeskiej Republiki. Jeszcze my są w Polsce. On się zaczyna odenał na granicy. Tu? Ten szlak Jakuba, czyli tutaj się kończy. W naszym wypadku. Odenał na granicy. Powinien być jakiś znak, że się kończy albo zaczyna, ale on się tu zaczyna. Tu nie ma kompletnie nic. Nic. Że tu ten szlak jest. Zrobisz mi zdjęcie. Nie ma nic. Zero. A tu granica. A więc o, przeszłeś do Czech. No. Aha. Albo jadymy na Kaszyce. No ale potem zostanie nam wjechanie do chałupy. Do chałupy. A tam już nie ma daleko. No.
Nie ma, ale kiętki też są. No ale jak pojedziesz pod kiętki, to ci zima nie będzie przynajmniej. A to ja wiem, że mi nie będzie zima. Bo jakoś się mi nie chce tak w czas wracać tutaj. Mi też nie za dobrze. A bo przejademy się tym szlakiem, tą dziesiątką. Do Karwiny? No. A z Karwiny? No na rowerze już jedynie. No. Ale tam jest prosto druga. No. Ile to tam? 2 godziny pojedziesz? No chyba, że pojademy tam... na Markowice i tamtędy już umiem jechać. A to nie trzeba na Markowice jechać, na Kaczyce wystarczy. Myślisz? Nie wiem, czy dam rady tyle jechać. A, bez przesady jest. No raczej mi się nie śpieszą, ale... No to byśmy już musieli jechać tam. No, ja bym chętnie powiadła. Ale tu strumo. Czeski Cieszyn. Jadymy szlakiem rowerowym numer 10 w kierunku Karwiny. 4%. 4%, ale daj teraz w prawo, w lewo. Chyba w prawo. Jakiś tak. No i była decyzja taka, że zastanawialiśmy się, czy jechać cygiem z Cieszyna Polskiego, ale uznaliśmy, że to by było za czas, za 25. Więc jedziemy na Karwina i potem Karwinie nie przechał. Przez taki oto tereny tutaj. Czeski. W kraju dobrego wojaka Szwejka. Tu chyba będzie widok. A gówno, chałupie. Tu jest. Tak, no to jest po co, więc dość szerokie pobocze, to idzie jeszcze jechać, nie, ale... To jest droga z Cieszyna na Karwina. Ale to jeszcze nie tu. Kościół taki był. Teraz się trochę bym już zwiększył. Czechy nie pracują koło domu. Wielkanoc. Jacyś czescy albo polscy rowerzyści jadą. I super. Na elektrykach. No i ta co jechała. Tak, Karwina łączy. Ale zwrot. Zwrot? To są Słowoki. Słowakia, Słowoki. Kurczę, i tam jest wjazd na tę trasę. Bo to jest kościół tu. Ale pasowałoby może z drugiej strony toru wjechać. No, tu jest przejazd. No tam na kopalnię chyba zajadymy. Zajadymy z drugiej strony toru. Zresztą... Tam byśmy na kopalnię zajechać. Chyba nawet ja. Ta trasa z Pyncu. Olej Koszycko-Bogumińsko. Ale to w życiu bym nie powiedział, że to jest kościół. Uważaj. Wiedzielibyście, że to jest kościół, to wielki, taki okrągły
krzyż jest. Nie widać, ale... Lasa 10 skręco. Tam koło tego baru jest wjazd. W życiu by człowiek nie powiedział, że to może być kościół. Ale to jest kościół. A co tam pisze? Kościół Świętej Barbary w Łąkach nad Olżą, konsekrowany 11 listopada 2001 roku. O, ale widzisz, konsekrował go Franciszek Wacław Lobkowicz. On już nie żyje. No tam pisze. Biskup Ostrawsko-Opas poświęcił Jan Paweł II. Zgadza się, w Welechradzie 22 dubna. Kwietnia, tak, 90 roku. To była jego jedyna wizyta w Czechosłowacji chyba. W Czechosłowacji, tak. W Czechach był. Tak, pod kościołem, tak od pieruna stoi. Tu jakiś młyn chyba był kiedyś. Tam mi się zdo. No ja. Musiałbym nie, no. Znamy taką ścieżką rowerową w kierunku Karwiny. Troszkę sąsiedztwo niezbyt fajne. Ale inaczej się tu nie da, bo tam jest hołda i jest wolna. Z jednej strony hołdy i kopalnie, czyli gruby po naszemu. Rzeka. Kończy się nasza rajza na terenie Czech, Czeskiej Republiki. Wjeżdżamy do Polski. Do Kaczyc Górnych. Co właśnie się stało? Kończyce wielkie, kończyce małe. Czekamy. Jadymy na Dębowiec, 4 km niebieskim szlakiem. Na kępach w Dębowcu jadę. Mam nadzieję na Ochabę. Chyba opuszczona chałupa. Będzie pężnia po lewej stronie. Katowicka. Tak, jest Dębowiec. Jest Paweł C.
pozdrawiamy youtubera rowerowego. Gdzie tutaj ma swoje trasy. Na Strawie go widzę. Gustawa też widzę na Strawie, ale on tam jeździ w rejonie Bielska. Bardziej tak na południe. Jakby na północ jeździł, to by to nie jeździł. A tu mamy dębowiec. Urząd GM-ny. GM-ny. No. I Kajsi poleciała. Jaciarnia. Fontanna Solankowa 100 metrów. Czyli tężnia baryżni. Ale dzisiaj są święta. Wielkanoc. Dotarliśmy już do miejscowości Jułownica. Byliśmy już tu dzisiaj, już wracamy do domu. Jak widzicie, jest już ćma całkowicie. Jest już 9 wieczór. Widać, że ludzie się w chałupach goszczą. Ja szało drżerą, a wojaki też gumikejzy. Modro kapusta. Coś szało z modrą kapustą, coś eksperymentalne. Wiecie, co to jest szało? Jak to nie wie, to nie chce poszukać. W każdym razie radytas. Jak to mój wujek godał, rarytas. Ludzie się goszczą, gorzoła piją, potem są ożarci. Maszkety, wszystko, dosłownie, wszystko, maszkecą. A potem to 20 kilo więcej na wodę. Ale dzisiaj my nic takiego nie robili. My cały czas na rajza i już mamy 90 km. Nie ma żadnego maszkecynia, nie ma picia gorzoły. I o tego nie cierpię i nie pochwalę. Święta aktywne. Najlepiej jak tylko się da. Dobrze, no to myślę, że z tego miejsca możemy zakończyć to nagranie i obie w Landeku. Nie ma sensu dalej nagrywać. Chyba jest. Keta już przyjści, trzeba nas malować. A ja mogę powiedzieć wprost, zacznijcie się i do zaś.